2020 rok był dobrym okresem dla producentów mleka. Wzrost zainteresowania produktami mleczarskimi na rynku krajowym, w szczególności takimi jak sery i mleko pitne, oraz utrzymująca się skala eksportu pozwoliły zakładom mleczarskim płacić wysokie ceny za skupowany surowiec. W 2020 roku średnia cena skupu mleka w Polsce wyniosła 1,38 zł za litr i była o 1,8% wyższa niż przed rokiem. Dynamiczny wzrost cen obserwowano szczególnie w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W grudniu średnia cena skupu mleka w Polsce wyniosła blisko 1,53 zł za litr i była o 9,4% wyższa od ceny z grudnia 2019 roku, a zaledwie o 0,7% niższa od rekordowej z grudnia 2013 roku. Wysokie ceny skupu mleka były zachętą do dalszego rozwoju produkcji mleka. W 2020 roku skup mleka w Polsce zwiększył się o 2,2% i przekroczył 12 miliardów litrów. Polska zwiększa swoje znaczenie na unijnym rynku mleka, gdyż dostawy surowca do przemysłu mleczarskiego w ostatnich 5 latach rosły w tempie ponad 2,5 razy szybszym niż przeciętnie we wspólnocie. Oprócz wysokich cen, wzrostowi produkcji mleka w Polsce sprzyjały zdecydowanie lepsze niż w 2019 roku zbiory pasz objętościowych. Według GUS zbiory z łąk drugiego pokosu były o około 34% większe od ubiegłorocznych, a zbiory z łąk z trzeciego pokosu były o około 24% większe od ubiegłorocznych. Zdecydowanie lepsze były też zbiory kukurydzy na kiszonkę, zarówno pod względem wolumenu, jak i jakości. Wystarczająca baza pasz objętościowych jest zachętą dla producentów do dalszego rozwoju produkcji mleka w pierwszej połowie 2021 roku. Wsparciem dla rozwoju produkcji będą też wciąż wysokie ceny skupu mleka. Biorąc pod uwagę obserwowane wzrosty cen masła i otłuszczonego mleka w proszku, a także prawdopodobne opóźnienie rozpoczęcia sezonu w Unii Europejskiej, to zwykle obserwowane spadki cen w skupie mogą być mniejsze niż zazwyczaj. Warto jednak dodać, że w kierunku spadku opłacalności produkcji mleka w tym okresie będą działać wyższe niż przed rokiem ceny pasz treściwych, które według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w grudniu 2020 roku były o 9% wyższe niż w grudniu 2019 roku.